Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, neurochryki Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Wasi ulubieni neuroterapeuci, o tym nie mówiliśmy ostatnio w odcinku, ale mam nadzieję, że pamiętacie, bo zawsze to mówimy. I być może jedynie niektórych znacie, także szanujcie nas. Żartowałem. Mocne. Mocne. Słuchajcie, ciąg dalszy. Połączenia, medycyn. Ostatnio oczywiście zrobiliśmy to bardzo naokoło, że wam się odcinek podobał, ale dzisiaj zróbmy to trochę bardziej treściwie. O co w ogóle chodzi? O co chodzi, że to się wszystko łączy? Dlaczego Kartezjusz jest zły? O, kolejne mocne nie, no podjazd. Też pewnie zasłynę z kilku rzeczy swoich w życiu, ale tak. Chodzi o to, że my jesteśmy czym więcej niż ciałem. Prawdopodobnie to zauważyliście. A jeżeli nie, to smutno mi, jeżeli tak myślicie o sobie. Że jesteście tylko kupą mięśni, w których krąży krew. Tak. Bo trochę tak jesteśmy traktowani bardzo często przez różnych medyków. Tak, ale też, wiesz co, jest też osobna taka, znaczy odwrotna zależność, że nam się wydaje, że my jako ludzie to jesteśmy albo po prostu swoim ciałem, jeśli chodzi o medycynę, albo jesteśmy naszym mózgiem, który jest tylko w takim pojeździe ciała. To jest jakby, nie? Takiej białkowej skorupce? Tak, jakby to reszta to była taka maszyna, która przechowuje ten mózg w środku. Czyli to znowu jest takie w drugą stronę. Myślisz, głowa to głowa, myślisz, ciało to ciało. Czy chodzi nie? ci o to, że wiesz, jakby jesteśmy jakimś takim istotą w ogóle boską, nasze... która jest w jakiejś tam otoczce białkowej, te ciały. Nawet ten mózg jest taki, jest tylko takim, wiesz, jakby... Takim tylko filtrem rzeczywistości. Trochę tak, tak to było w niektórych tak. książkach w ten sposób opisane, więc teoria ciekawa, ale wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, no jestem przekonany o tym, że my po prostu jako ludzie to musimy być jednym żyjącym organizmem. Czyli bez względu na to, czy to jest mózg, mięśnie, kości, to jest po prostu jedna całość, więc jesteśmy i swoim umysłem, i jesteśmy swoim ciałem. Czyli nie da się jednego od drugiego w żaden sposób znowu oddzielić, bo jeśli myślimy sobie tylko... No właśnie my sobie tak nawet jako ludzie musieliśmy poukładać słownictwo pod ten temat, że jesteśmy swoim mózgiem i mamy swoje zdrowie psychiczne. I to nam się kojarzy, że to jest zdrowie naszego mózgu. A to chodzi o to, że na nasze zdrowie psychiczne to też jest nasze zdrowie naszego ciała. Tak. I odwrotnie. No przecież to każdy z nas zna takie z codzienności rzeczy, że jak boli cię noga albo plecy, od dłuższego czasu. To jest ci smutno, no bo po prostu nikogo to nie cieszy. Ogranicza cię to i po prostu wjeżdża ci to na beret, że nie możesz czegoś zrobić i cię po prostu boli. Jesteś niesamodzielny, jakby potrzebujesz teraz wsparcia od innych osób, a ty na przykład masz tak, że nie lubisz jakby prosić o pomoc, a jest ci w ogóle ciężko. I to może być jakby, ja wiadomo, że to na przykład ból nogi nie jest jedyną i wyłącznie przyczyną depresji, ale może dorzuci taką cegiełkę małą, gdyż skończyliśmy sobie ostatni nasz wywód, że jakby ta energia witalna, którą mamy, to ona jest jakby potrzebna do wszystkiego. Jak po prostu było jej mało, bo na przykład nie dbaliśmy o siebie, tak całościowo, jakby co znaczy dbać o siebie, bo to też jest bardzo ważne, bo ja często, można tak, wiecie, ktoś może na przykład wrzucić, że dbaj o siebie i wiesz, co to znaczy, ktoś mówi, okay, ale o co chodzi, no nie, jakby co mam robić, a czego mam nie robić, no nie? No i dalej, takie podstawowe rzeczy, wiesz, regeneracja, spanko, odpoczynek. Tak. Jak w naszych kategoriach byśmy mówili, zadbaj o swój układ autonomiczny, tak? Trochę wyciszaj się, ale też stymuluj się prawdopodobnie, no bo tak, rozwijaj, tak. czytaj, rób jakieś takie, wiesz, rzeczy, które zmieniają twój mózg, ucz się cały czas nowych rzeczy, ale się wprowadzaj toksyn do swojego ciała zbyt dużej ilości, staraj się oddychać świeżym powietrzem, wyjdź może czasami gdzieś, wiesz, gdzie jest świeże powietrze, jest fajnie. I tak można po prostu takie małe kroki, które musisz wykonać każdego dnia, ale też kroki, które trzeba zrobić od czasu do czasu, tak? Czasami po prostu, nie wiem, w okresie jesiennym zadbaj o witaminki, gdzieś tam D, słoneczko i można rzeczywiście nawet zrobić taką, wiesz, listę, co jest ważne każdego dnia. Oczywiście nie fiksujmy się, bo jak czasami się okaże, że po prostu zarwiesz noc, no to okej, jakby jedną noc jest spoko. Jak zarwiesz dwie, dobra. Gorzej, ale może się tak wydarzyć, tak, może tak być, może więcej pracy, może masz małe dziecko, może coś tam, ale tak czy inaczej w jakimś makrocyklu powinno jednak być wszystko się zgadzać. Tak, dlatego właśnie bardzo lubię ten parametr, który mierzy pacjentom, czyli właśnie zmienność rytmu zatokowego serca, bo ona pokazuje, właśnie to jest, tak mi się kojarzy, z takim wskaźnikiem poziomu paliwa w samochodzie. Okej. Okay.
Nie, że po prostu jak jest full, jest super. Woda do gaszenia. Ile wody do gaszenia. Daje ci, po prostu pokazuje ci, że twoje HRV jest wysokie, jest w ogóle super, nie? To masz full. I z biegiem czasu, jak przestajesz dbać o siebie i albo po prostu coś cię dopadnie. I to w ogóle bez względu na to, co. Mhm. Jak masz kiepski humor, albo mają pacjenci, no na przykład, nie wiem, pacjenci, których badam, jak mają na przykład depresję, albo zespół stresu pourazowego, albo w ogóle mają stany lękowe, cokolwiek, a niespecjalnie dużo teoretycznie dzieje się z ich, teoretycznie niespecjalnie dużo dzieje się od strony ciała, może inaczej, to nie są rzeczy, na które oni się skarżą, to ta zmienność rytmu jest i tak niska, mhm. Ale osoby, które teoretycznie czują się nieźle pod kątem, powiedzmy, gdzieś tam swojego zachowania, stanu umysłu i tak dalej, i emocji, ale będą miały stan zapalny z powodu, nie wiem, urazu, tutaj będą miały dużo rzeczy, to HRV też będzie niskie. Mhm. I ono jest dosyć takie dynamiczne i się zmienia właśnie nawet, no jakbyśmy zrobili sobie pomiar po ciężkim treningu albo po ciężkim właśnie jakimś takim cyklu treningowym, to on będzie niski. Więc można tutaj sobie sprawdzać z kolei, co nam poprawia, bo też będzie tak, że jeśli my się będziemy zgodnie z tym, co powiedziałeś, wystawiać na jakiś tam drobny stres, który będzie nam powodował tą adaptację, no to będzie nam ta przestrzeń rosła, czyli ten nasz bak na pranę będzie duży. Bak, nie tak, bak, bo dzbanek. Jeśli chodzi o nasze zdrowie, to możemy dbać według mnie na dwa sposoby i one powinny się wymieniać, albo jakby równocześnie byśmy dać o te dwa czynniki. Po pierwsze, starać się zmniejszać ilość stresu, który ma nas negatywny wpływ, no bo gdzieś tam możemy na przykład unikać niektórych sytuacji, jeść zdrowiej, spać lepiej, jakby mamy na to wpływ, no nie? Może, nie wiem, nie konfrontować się czasami z jakąś osobą, bo po prostu to wywołuje stres, poczekać trochę, ale też, czyli zmniejszać ilość stresorów, które nas mają negatywny wpływ, tych ale przewlekłych, też, tak. Ale też budować właśnie większy tą dzban. Odporność, no nie? Większy dzbanek. I sytuacja jest taka, że na pewno zauważyliście to, że na przykład jakiś czynnik stresowy wpływa na wasze ciało. Że nawet jakiś stres emocjonalny, tak? Że coś się wydarzyło, wam się spiął kark, żuchwa wam się spięła. I sytuacja jest taka, że jeżeli ten stres był niewielki, stosunkowo niewielki i to się wydarzyło, to znaczy, że nie ma tej wody już. I ten, albo ten dzbaneczek jest taki malutki, no nie? Bo nasze ciało powinno działać w ten sposób, że jest jakiś stresor, jak ktoś ogląda na YouTube, uwaga, pokazuje palcami, jakiś stresor niewielki i reakcja jest adekwatna do tego stresoru. Czyli wydarzyło się coś dużego, ciało mi się spięło bardziej. Wydarzyło się coś małego, ciało się spięło. I sytuacja jest problematyczna, kiedy ten stresor jest mały, a reakcja ciała jest wygórowana. To jest problem. Tak. I to jest niestety większość moich pacjentów, no nie? Mhm. Mały stres i oni tutaj, no nie? Typu wiesz, jakby świecisz delikatnie, światłem w oczy, wyłączyli się cali, no nie? Mhm. Nie wiem, skompresować jakiś obszar, pacjent cały nie działa, no nie? I jeszcze, nie wiem, kręci mi się w głowie i jest mu niedobrze. A ty mu zrobić kompresję na kolano. No tak. Ostra akcja. Na przykład, ale my dążylibyśmy do tego, żeby znajdować te czynniki stresowe, które aktualnie pacjenta oddziałują, starać się nie narażać na ten stres na przykład, czyli właśnie w tym momencie, ok, musimy, to jest bardzo ważne, żeby teraz zadbać o żywienie, teraz zadbać o sen, teraz zadbać o regenerację, teraz zadbać o wyciszenie się i tak dalej, bo chcemy dążyć do tego, żeby ta reakcja była adekwatna, czyli znowu, duży stres, większa reakcja. Ale idealna opcja jest taka, i moim zdaniem to się da zrobić, duży stres, mała reakcja. Mhm. Czyli wiesz, jakby wydarzyło się coś, pali się, a ty mówisz, luz. Co się może wydarzyć? Znaczy, myślę, że taka... nie wiem, czy to masz na myśli, że jakby ta widoczna, odczuwalna tak. reakcja taka jest, nie? No bo oczywiście organizm, nasz układ autonomiczny i odpornościowy będzie reagował adekwatnie do sytuacji, jak jest zdrowy, czyli jak mamy jakiś duży uraz, dużą infekcję, no to on wtedy po prostu zareaguje z odpowiednią mocą, która też nie będzie przesadna, tak. tylko taką, jaką trzeba, a my możemy w związku z tym czuć się, że no, mam katar. Trochę. Dokładnie. Czyli wszyscy chorują, objawy choroby na przykład, nie? Wiesz, jakby wszyscy tam w rodzinie mają jakąś w ogóle opcję grypy, cieknie im nos, wszystkie kości ich bolą, a ty czujesz, że masz zapchany nosek. I jeśli trochę, mówisz, dzisiaj nie zrobię mocnego treningu. Zrobię lżejszy. Lekko, tak, albo lekki trening. Tak, albo na przykład tak, jak nam się rany goją. Są osoby, które z różnych przyczyn, też metabolicznych i hormonalnych, na przykład bardzo kiepsko im się goją. Tak. No ale to wiadomo, że to te problemy metaboliczne
skąd się biorą. Nie? Dokładnie. Więc może być tak. Tutaj akurat stres też gra bardzo dużą rolę, jak we wszystkich metabolicznych problemach, że no jak się skaleczysz i ta krew ci leci i leci i ta rana się nie chce goić, się paprze i w ogóle, no to... Coś jest, nie, może coś jest nie ma tak. Cukrzycy jeszcze, ale jeszcze. Natomiast warto by się tym zastanowić. Pamiętam, jak mój kolega kiedyś powiedział właśnie, że uderzył się, jadąc rowerem w ogóle, podałem stopę i go od miesiąca boli stopa, no nie? Niezłamana, bo nie dobrze sprawił. Więc coś jest nie tak, no nie? Więc możecie zobaczyć, jak się goicie. I na przykład, jak ktoś ma ten dzban wielki, nie to, że jest wielkim dzbanem, ale ma wielki dzban na wodę, na pranę, wielki dzban i jednocześnie ta reakcja jest prawidłowa. Znam takie osoby, miałem takich pacjentów, gdzieś tam o takich osobach słyszałem, znam takie osoby, gdzie miały jakiś poważny uraz, naprawdę poważny uraz, jakiś wypadek samochodowy, coś tam sobie połamały i one super szybko doszły do sprawności. Mhm. I książkowo, jakby wiesz, to się goi 4 tygodnie ściągaj, super. Mhm. Ale są też takie, to jest idealnie, tak? To znaczy, że to jest motywacja tego, żeby to zdrowie dbać na co dzień, ale są takie osoby, które źle stanęły, naciągnęły sobie więzadło w kostce i od 2 lat ich boli. Tak. To jest warte, żeby się zastanowić, no nie? No, są też osoby, co im się kość nie zrasta nawet rok. Tak, tak. No to znaczy, że słuchajcie, jesteście po prostu coś jest skrajnie przemyślenie. Wyczerpani. Po prostu jakby jesteście takimi małymi dzbanami. Taki macie małe dzbanki. No tak jest. Bardzo mi się podobał ten kiedyś nasz, któryś seria. Seria o dzbanach. Jak nie to być dzbanem. Bardzo fajnie. I wtedy mi się podobał ten moment, że przychodzi pacjenci do gabinetu mówili, że powiem drugi, jestem trochę dzbanem. No, nawiązując do słuchania podcastów, to było fajne. Więc takie myślenie całościowe jest bardzo fajne i ułatwia też życie. Pamiętam teraz, jak u ciebie na kursie automicznego właśnie byłem i wywiązała się dyskusja, która tak naprawdę nie miała żadnego sensu, ale była ciekawa pod tym kątem, że... Znaczy, ja też zauważyłem po prostu kompletnie inny sposób myślenia. Wiesz, co chodzi? Tak. To była taka dyskusja... W tym tkwi sens tego wszystkiego. Dyskusja o przyczynach, że... Ale co, jeżeli pacjenci przychodzą z objawami, które są tak naprawdę skutkami chorób, które oni już mają? I to się na siebie nakłada. No i pytanie jest takie... Od czego zacząć? Skąd się te choroby biorą? To jest ciekawe pytanie, no nie? Tak, a tam akurat padło pytanie. To od czego zacząć i skąd będziemy wiedzieli, że to nie jest skutek innej choroby, nie? No. Więc właśnie w naszym myśleniu to w ogóle nie ma znaczenia. To jest wszystko jedno. Tak. Te choroby, które pacjenci mają, to dla nas są ważne, żebyśmy my mogli wykluczyć przeciwwskazania, albo jeśli pacjentowi się zaczyna jakieś poważne schorzenie i my to wyłapiemy, to go możemy wysłać do specjalisty, który będzie umiał też to po prostu zaopiekować od strony takiej, powiedzmy, może farmakologicznej, może czasami jakiejś chirurgicznej, bo to może być potrzebne, ale u nas, w naszej terapii, no szczerze mówiąc, niewiele to zmienia, bo my będziemy mieli dosyć podobne działanie, które będzie polegało na tym, że chcemy tego pacjenta odciążać ze stresorów, tak, budować jego możliwości adaptacyjne. Więc jakby no to są te dwie rzeczy. My zajmujemy się tym dzbankiem. A to, czy ten pożar jest wywołany przez tą chorobę, czy tą, a objaw jest w sumie ten sam, to nie ma dużego znaczenia. I to jest fajne pod tym kątem, bo wiecie, jakby też ktoś mówi, że ale skąd wiemy, że to nie jest skutek choroby? I pytanie jest takie jakby okej, ale co jest przyczyną tej choroby w takim razie? Gdzie my w tym łańcuchu całym przyczynowcu, którym jesteśmy? Bo ja docelowo chciałbym gdzieś... swoimi technikami i myśleniem wylądować przed tą przyczyną choroby jeszcze, jakby co w ogóle być może wywołało, dlaczego u tej osoby zaczęła się rozwijać na przykład, no nie wiem, załóżmy coś mocniejszego, endometrioza załóżmy, no nie? Jakby co jest przyczyną tego, że się wywoła endometrioza, no nie? I możemy myśleć w kategoriach, okej, może jakiś, wiesz, dysautonomia układu nerwowego, może jakiś stres oksydacyjny, może ewentualnie jakiś przewlekły stan zapalny, który gdzieś był. I co ja teraz mogę zrobić, wykorzystując całą swoją wiedzę, żeby właśnie po prostu wyregulować, tak? Bo ten tekst, że my mamy duże możliwości regeneracyjne. Monika. Mamy duże możliwości regeneracyjne, tylko do jakiegoś powodu to nasze ciało nie ogarnia tego. Nie jest w stanie jakby wyzdrowieć, nie jest w stanie wyjść z tej choroby. Więc to jest jakby dla nas kluczowe. I to powoduje, że my możemy kompletnie na innym poziomie z tymi pacjentami pracować. No tak, dokładnie. Więc stąd jakby ta nasza filozofia pracy
też jest taka dosyć, no jest turbo istotna, mhm. że myślimy o tym w ogóle w innych kategoriach. Mhm. Nie dlaczego pacjent ma objaw z danej choroby, tylko jak ten objaw ogólnie łączy się z kogoś możliwościami układu. Układu chciałem powiedzieć któregoś, ale w sumie układami jego ciała, mhm. czyli jakby ogólnie z jego możliwościami adaptacyjnymi całego organizmu. Tak, bo wiecie, docelowo ta sytuacja wygląda tak, że to by było może nieetyczne pod tym kątem, że trochę może by wydłużyło proces terapeutyczny, może, ale niekoniecznie, ale można było i nie moglibyśmy może wykluczyć czerwonych flag, może, mhm. natomiast wiesz, podkładasz pacjenta, badasz swój ulubiony czynnik HRV, mhm. on ci w ogóle nic nie mówi, mówisz, wie pani co, jakby jest średnio, no nie? Jakby widać, że rzeczywiście jest troszeczkę pani rozregulowana. Mhm. Sprawdzasz sobie na przykład dzieląc sobie ten układ autonomiczny na różne części, która rzeczywiście może, wiesz, nie działać, on jest za bardzo pobudzony, czy nie wyhamowuje się i tak dalej. Czy to, wiesz, obszar czaszki, czy jelita, czy cokolwiek. I można byłoby tak naprawdę robić terapię, nie znając w ogóle objawu pacjenta. W ogóle mając to, wiesz, gdzieś tak, trochę. Tak, 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 bo to jakby generalnie objawy dają nam trochę więcej możliwości jakby łączenia kropek. Może inaczej, one dają nam szybciej. Tak. Bo szybciej po prostu wpadniesz na to, że już jak miałeś pacjentów 100 z dosyć podobnym pakietem objawów, to no niektóre rzeczy są takie dosyć uniwersalne mhm. w pewnym sensie, że na przykład no, większa szansa będzie na to, że pacjent, który będzie miał zaburzenia gdzieś w funkcji płuc czy serca, no to, że u niego powiedzmy problemy będą bardzo mocno skorelowane z górnym odcinkiem piersiowym kręgosłupa mhm. i że jest dosyć duża szansa też, że będą gdzieś tam w tle na przykład problemy jamy brzusznej, mhm. nie? No więc na to jest większa szansa niż żeby to była, nie wiem, powiedzmy stopa. Tak. Co nie znaczy, że to jest wykluczone. Tak. Ale większa szansa, więc po prostu szybciej sobie niektóre rzeczy sprawdzimy. Tak, docelowo słuchajcie, jakby takie myślenie w kategoriach trochę połączeń różnych medycyn, na przykład daje to, że tak naprawdę te problemy, które my odczuwamy już, w ogóle zanim my te problemy odczuwamy, po prostu tak dużo ludzi jest wyłączonych, odciętych od ciała, że to jest o tyle ciekawe, że ja w ich ciele czuję więcej niż oni sami w sobie. Mhm. To nie powinno tak wyglądać. Nie powinno tak wyglądać. Wiecie, jakby na przykład badam sobie pacjenta, widzę i czuję dużo różnych dysfunkcji w ciele, ograniczeń, ruchomości, przepływu, jakichś zablokowań na poziomie pęczków naczyniowych i tak dalej. I mój pacjent leży. Ostatnio zacząłem sobie robić coraz częściej, żeby pacjent robił mi skaning ciała. Ja sobie na przykład, wiesz, siadam, trzymam sobie główkę, sprawdzam sobie taki trochę ryb czaszkowy, trochę taki, nazwijmy to, nie, poziom energii witalnej, mhm. whatever. I proszę pacjenta, żeby przeskanował swoje ciało, mhm. powoli, ja sobie oczywiście tam obserwuję go, świadomością od stóp do głowy i pytam się, co tam. I oni najczęściej zgłaszają, że coś się dzieje, albo w ogóle, że nic. W ogóle, że nic. Leży, bo wykręcany jest na lewo i prawo, sztywny, ledwo oddycha i mówi, może trochę, może. Jakby się uprzeć, to trochę w gardło, nie? Ale te gardło jest takie, że jak ty kość tą gnykową ruszy, to tam już to trochę w gardło, nie? Okay. I to jest fajne, pokazujące też pacjentom, słuchaj, to jest twoje ciało, a ty jesteś tutaj, wiesz, jakby to nie ma connect. To no, powinno nie? być razem. To powinno no. być razem, mhm. a ty z jakiegoś powodu jesteś zdystansowany z nim. Mhm. Być może działo się dużo super stresujących rzeczy w jego życiu, mhm. że on się po prostu zdystansował, oddzielił się. No nie? Jakby tak. nie ma sensu być za bardzo w ciele, bo tam się dzieje źle. Aha. Więc to uwagą lepiej być gdzieś tak, tak, tak. poza. Tylko, że bycie uwagą poza powoduje, że tych problemów jest coraz więcej. No tak, bo się od nich nie ma uważności. Cały czas odcinasz, tak. nie? Trochę znowu jak w zespole stresu pourazowego, jak jest ten... Jak jest tutaj bardzo właśnie dużo takiej dysocjacji i ciało jest w takim stanie jakby zamrożenia, nie? Płytki, prawie niewidoczny oddech, ciało jakby tak w cudzysłów mhm. Jakby było martwe. No i wtedy cię jakby nie zwracasz uwagi. Nawet się okazuje, że tak biologicznie to mniej odczuwa się ból fizyczny. Mhm. Jak jesteś w stanie takiego silnego pobudzenia przywspółczulnego w dysocjacji, nie? Mhm. PTSD. Więc może być jakiś czasami potężny bodziec, a tego prawie nie czujesz. To tłumaczą biolodzy akurat tym, że jak mamy jakieś zwierzę,
Tak, no najczęściej to klasyczny przykład antylopy i gepardy. Tak. Klasyczek. Tak, więc jak taka antylopa już jest dopadnięta na amen, to przynajmniej jak ją jakieś zwierzę będzie chciało rozszarpać, to przynajmniej tak mocno nie odczuwa bólu. Nie? Więc, więc tak trochę działa nasz organizm, z tym, że my oczywiście możemy sobie dalej egzystować w takim, w cudzysłów, zamrożonym ciele. Mhm. Nie? Więc stąd ta dysocjacja może powodować to, że, no tak jak mówisz, komuś trudno jest nawet powiedzieć, co mu jest. Tak, i to jest fajnie, bo jakby ja wiem, że wejście w to ciało z powrotem, tak w cudzysłów, wejście w to ciało, skupienie się na nim może spowodować, że mi się trochę zacznie przypominać niefajnych sytuacji. Mhm. Albo trochę zacznę odczuwać, że kurde, jest tam sporo problemów. Ale nie ma innego opcji, jeżeli chcemy pójść do przodu. Jeżeli my chcemy po prostu jakby zacząć funkcjonować lepiej, to po prostu no, trzeba się z nim, z tym ciałem jakby po prostu zaprzyjaźnić, trochę połączyć. I to jest ciekawe, idąc na przykład jeszcze dalej, ja na przykład bardzo lubię jakby pracę pod kątem systemu energetycznego, wcześniej mówiłem, bo że jestem bardziej fanem Indii niż Chin, i system czakry jest w ogóle o tyle kozacki, no i tam moglibyśmy oczywiście z zwoje nerwowego podkleić albo przypony funkcjonalne, ale jakbyśmy sprawdzili sobie każde centrum, i na wychodzi, wiesz, obszar drugiego centrum. Drugie centrum związane z przeponą dna miednicy. W ogóle jeśli chodzi o taśmy funkcjonalne, to będzie tam związana w ogóle z przednią głęboką i powierzchowną tylną, tak, i one mają ze sobą współpracować, ale tam on też będzie to związane raz ze strukturą tych obszarów, ale dwa też może powiedzieć, ok, wie pan, jakby drugie centrum nam siadło, a to jest obszar budowania granic. Bo pani ma niezbudowane granice, pani daje sobie na głowę wejść ludziom. Ona mogłaby nic nie powiedzieć. I ty możesz takie coś wrzucić, i jak wrzucisz sobie na przykład, nie wiem, sześć rzeczy, z którymi te centrum jest związane, nie ma takiej możliwości, żeby tam coś nie się coś działo. Się nie pokryło. I wiesz, ktoś może nic nie powiedzieć. To jest w ogóle bardzo super. Ja wiem, że pewnie ktoś teraz powiedział, że to nie nadaje się do pracy psychoterapeuty, bo już narzucasz coś, jakby wiesz, jakby... Na szczęście nie jesteśmy psychoterapeutami. Dzięki Bogu po prostu, to jest w ogóle sztos, bo tam musi sam pacjent sam do tego dojść i tak dalej, ale on nie ma tej wiedzy, jak on do tego dojść? Często. No na obkoło. Wiesz, to ja widzę czasami to w ten sposób, na obkoło, no nie? Że masz zamknięte oczy, ktoś cię wrzuca do ciemnego lasu i druga sam mówi lewo, prawo. I to tak wygląda, nie? To idzie, że pis w jedno drzewo, pis w drugie. Tu zahaczyłeś o mech, przewróciłeś się, wpadłeś, wiesz, w gówno sarny i tak dalej. No tak. A lepiej byłoby, na przykład jak powiedział, słuchaj, ja w tym lesie byłem wiele razy. Dawaj rękę. No i wyprowadzasz tą osobę, pokazując, patrz, tu masz to, tu masz tamto, tu jest tak, tu są takie reakcje, tu są takie odruchy, są takie problemy. Mhm. Łatwiej trochę, no nie? Łatwiej. Można by, że za kogoś robisz tą robotę, no ale jakby... Znasz tą drogę, w sensie jakby, kurde, uczyłeś się 5-10 lat tego, no nie? Miałeś swoich tam psychoterapii pierdyliard, więc po prostu wyszedłeś ze swojego. Nie oszukujmy się, jakby dużo osób jakby idzie na dane studia, żeby rozwiązać swój problem. Tak samo jest w fizjoterapii, tak samo jest wszędzie tak samo jest, no nie? Też ktoś mógł na przykład iść na hydraulikę, bo po prostu go denerwowały. Że miał ciągle zapchany klozet. W jego domu były cały czas problemy z rurami i mówi, koniec! W tej rodzinie nie będzie problem z rurami. Nigdy. I jest hydraulikiem, no nie? Naprawdę ta motywacja jest taka, żebyśmy rozwiązali swój problem, a później docelowo i poszli dalej, no nie? Oczywiście te motywacje mogą być też nieznane przez nas, bo ktoś na przykład idzie na medycynę, bo wiesz, jakby wcześniej na przykład służba zdrowia, tam ochrona zdrowia nie dała rady i nie wiem, twoja babcia umarła, a mógł ktoś jej pomóc, jak był dobry specjalista. I ty mówisz, idę. Ja będę pomagał takim babciom, no nie? Więc tak to może wyglądać. No, i więc dobrze, że nie jesteśmy psychoterapeutami. Cieszę się bardzo. No tak. Zero ograniczeń. Zero ograniczeń. Tak, wszystko w granicach po prostu jakiejś takiej etyki. Zwłaszcza, że też, żeby ktoś nas źle nie zrozumiał, to nie jest tak, że po prostu pacjentom wciskamy, że mają dokładnie problem taki, a taki na, wiesz, tak. Jakby na siłę, tylko raczej pacjenci starają się. Znaczy, staramy się pokazać, że może być taka korelacja i oczywiście można się z tym zgadzać bądź nie, ale u dużej ilości osób faktycznie się to jakby no, pokrywa, nie? No to jakby, wiesz, sytuacja taka, po prostu znaczy ja pracuję z psychosomatyką tylko wtedy, kiedy psychę przeszkadza mi pracować soma.
Tak. No, nie tak, że rozwiążmy teraz, będę poprawiać budowanie granic. Nie, ja tylko robię to dlatego, bo pani ma problem z nietrzymaniem moczu po prostu i choćbyśmy spędzili rok w jej kroczu, pracując na miednicy, to nie pójdzie. I dziewczyny, które pracują w rentgenologii, ja spokojnie myślę, że no nie ma takim, żeby tego nie zauważyły, tak? Że po prostu temat jest, na miednicy... Jest, bo już ten trend taki psychosomatyki w uroginekologii też się zaczyna pojawiać. Ja wiem, ja się cieszę, że mamy coraz więcej uroginekologicznych terapeutek na neurodentystyce, to w ogóle bardzo się cieszę. Sztos. Że one dostrzegają, że praca z kroczem to jest jakby wierzchła góry lodowej. A trzeba po prostu popracować sobie inaczej. I jeśli chodzi o obszar miednicy, on jest taki psychosomatycznie. Pamiętam, w neuroklubie miałem... anatomię emocjonalną biodra i miednicy. Taki temat wymyśliłem. Ale później żałowałem, że go w ogóle wymyśliłem. Bo tam po prostu, bo tam jest... Kopalnie. Dokładnie. Wchodzenie w głąb. Coraz mocniej. Tam jest po prostu bardzo dużo emocji, jeśli chodzi o ten obszar. I jak ktoś pracuje w rentgenologii, nie uwzględniając tego, to ja nie mam pojęcia, jak on pracuje. Myślę, ja że... Wiem. Znaczy ja byłem na szkoleniach z uroginekologii, więc... Ale ja wiem, że można nauczyć dużo osób, ale tak. Oni ale nie to mają chodzi... do końca efektów. No dlatego tak się jakby śmieję z tego, że to jest... może być... Znowu, zależy trochę w jakim ujęciu, nie? Bo byłem na takich szkoleniach, gdzie po prostu to było bardziej oparte o naukę ćwiczeń, prawidłowej gdzieś tam mikcji i tak dalej, więc a propos nawyków i tak dalej, no to jakby spoko. Ale nie wszędzie było wychodzenie poza znaczy, temat wiesz, miednicy. To nie musi, nie musi być tak, że, no bo wiadomo, że z tym maszynem też trzeba pracować. Tak. Jak na przykład znajdziesz przyczynę, dlaczego ten nomince nie działa, nawet pod kątem emocjonalnym, to później i tak to trzeba przetrować ruchowo. Nauczyć tą osobę, napinania, cylindra brzusznego, pracy, więc to i tak się skończy na docelowo trochę pracy manualnej tak, i to wszystko edukacji było, ruchowej. Wszystko było, wiesz, jak najbardziej wartościowe, tylko ten temat jakby emocji związanych faktycznie z miednicą, no nie pojawia się wszędzie. O, może tak. Tak. No wiadomo, no to też są zazwyczaj szkolenia też są różne i opierają się o jakiś tam aspekt. No nie da się człowieka nauczyć uroginekologii w 3 dni. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli kogoś w 3 dni nauczyć po prostu kompletnego podejścia w ortopedii. Tak, to może no nie zrobić biodra. Nierealne, nie? No bardzo pobieżnie z tak, tego, tak. co wiem. Znaczy zależy, jakiej masz jakby wiedzę wyjściową. Jak już masz wiedzę wyjściową taką, że jesteś w jakichś podstawowych kursach terapii manualnej i tak dalej, ruchowej, MTG, to wtedy 3 dni na spięcie do kupy można, tego wszystkiego, dużo zrobić, to można byłoby pewnie zrobić. No tak. I to jest w ogóle fajne, żeby to wszystko łączyć i taki dla przykładu jeszcze, żebyście wiedzieli dokładnie o co chodzi na przykład. Ja bardzo często mam takich pacjentów, gdzie przychodzą szyja. Wiadomo, szyja, bóle odcinka szyjnego. No ale się okazuje, że tej szyi to tam jest trochę więcej rzeczy. To się okazuje, że zgaga też, no nie? Jakieś tam refluksowe rzeczy. No ale też wiadomo, Hashimoto, no jakby by inaczej. Czyli jakby wiesz, ta szyja jest taka full. I odporność. Tak, no wiadomo, jak jest Hashimoto, to jest odporność. To jest w ogóle tarczyca i grasica. No, grasica w ogóle. Nasz ulubiony grasica, nasz ulubiony narząd w ogóle. Tak. I przełyk, no bo grasica też przełyk. Jestem. No. Tak, ja myślę, że grasica jest trochę taka, trochę pomijana, niedoceniana. Czekam, aż będzie modna. Modna. Może bo my musimy to stworzyć, no to jakby modę na grasicę. Stwórzmy trend grasiczny. Tak, ja myślę, że tak. Grasica ma potencjał. Tarczyca zawsze taka już jest, wiesz, no ile można o ileż można tarczycą pisać, no, ale jakby tutaj, wiesz, praca, o Jezu, obszar mostka, ekstremalnie często pracuję z mostkiem. No ja właściwie każdego dnia, kiedy jestem w gabinecie, tak, to mostek, dużo pracy bo z mostkiem. Powięź mostkowa, bok, oddech. Tam się strasznie dużo dzieje w to, ogóle wiesz, za taki tym fajny mostkiem. Obszar, gdzie przecina się dużo sił działających. Mhm. Wiesz, jakby ręka, tak, ręka, i to robi spiralne. Rzeczy. Nie? Tak, kończyna jedna, tak. Dolna, lewa, tak. Prawa, górna i tak dalej, no nie? No tak. Trzewnych przecież tutaj i cały nasz, znaczy cały, no duża część układu oddechowego. Tak. Serducho. Dokładnie. Drenaż, więc w ogóle płyny. Sercowy, kąty żylne. No, kąty najważniejsze żylne. Centrum energetyczne, jakbyśmy szli dalej tutaj. Tak. Tak. Czakra, która jest czwarta. Zielona, bo? Zielona. Bo zielona. Jest na środku. Bo jest na środku, nie o to chyba chodzi, że jest na środku. Ale to jest taki piękny obszar, jakbyśmy myśleli na tematy takie energetyczno duchowościowe nawet. Takie połączenie, wiesz, jakby no, skoro fizyczności. Jest na środku, to też się tam wszystko przecina. Tak, bo to łączy aspekt fizyczny, dół ciała, jakby ciało z
wiesz, jakby umysłem istotą duchową. O, znowu takie ciekawe podejście. Tak. Znowu bardziej, wydaje mi się, najbardziej moim łączące sztosowate medytacje, jakbyście chcieli wejść, no są medytacje na serducho. Koherencja serca, dwupunkt, czakra serducha. To są w ogóle super. I wiesz, tam są takie bardzo fajne tematy typu wdzięczność, akceptacja, miłość. Miłość to w ogóle, wiesz, jakby... No, wiadomo. Da, temat... Bang. Never, tak, to jakby czego potrzebujesz w życiu, no nie? Tak. Tak. Właśnie, czy też masz takie wrażenie, że dużo problemów pacjentów kręci się wokół tej osi ciała? Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie. Na szczęście, wiesz co, bardzo dużo, bo ja myślę w kategoriach jakby po pierwsze, jakby kręgosłup, stabilizacja, wiadomo. Dwa, system przepon funkcjonowanych i po prostu cylindrowość, wpływ na to wszystko. Trzy, no główne kable energetyczne, choćby meridian centralny, czy tam się mówi o tym kanale energetycznym, jakby hinduizmu, jakby środek, no nie? Dużo rzadziej temat jest obwód i dysfunkcyjny środek, no chyba, że są po prostu tutaj urazy konkretne, pooperacyjne rzeczy, tak. Ale najczęściej kończyny się psują przez core, nazwijmy to jakby cały tułów, dużo częściej i ja bardzo dużo pracuję jakby z tą linią nawet, wiesz, spojenie łonowe, tak. Jelitka, obszar pępka, tutaj gdzieś tam trzustka, tak. Jakby idąc powiesz. Po środku. W ogóle, no bo też jako, że ten odcinek jest o integracji jakby tych medycyn, tak, ze świata, tak, to w ogóle ta koncepcja pracy ze środkiem się też przewija właśnie w innych, no właściwie wszędzie na całym świecie, nie? Tak. No bo to już mówiłeś o medycynie wschodu, tak, więc i te wszystkie systemy, tak. Ona się też przewija, znaczy tak, dużo osób gdzieś tam wynikających w embriologię. Też tłumaczę, że to jest jakby to miejsce, ta oś, wokół której się wszystko rozwija i to, że dlatego to działa. Trudno się do tego odnieść, bo też akurat nie, że nie jestem się łączy na przykład, jakbyśmy szli w kategoriach nawet w ogóle rozwijania się systemu energetycznego, to też on jest embriologią. Na przykład, że tak samo jak kręgosłup na przykład. No tak, to wydaje się jakby był od dołu, no nie? Tak, on się rozwija od dołu, nie? Tak, od dołu się kręgosłup rozwija, no i w pierwszym sensie też jest jakby czakra podstawy i dalej, no nie? Tak. Więc jakby to się nawet nałożyć embryologię i powstawanie systemu energetycznego, to jest dalej to samo. Tak. I nawet się przewija też w osteopatii, chociaż ostatnio się zaczęła z niej wycofywać, bo była taka koncepcja ścięgna centralnego. Nie wiem, czy znasz też tak, to pojęcie. Tak. Idące od głowy, przez system taki więzadłowy, oponowy, narządowy, gdzieś tam przechodząc przez klatkę piersiową, właśnie gardło, opłucną, osierdzie, przeponę, później do wątroby, więzadło obłe wątroby, do pępka, stamtąd do moczownika i do no właściwie do pęcherza. Nie? Czyli znowu cały czas ta oś środkowa. No teraz okazało się, że koncepcja jest zbyt mało naukowa, żeby mogła być gdzieś tam czymś podparta, więc część osteopatów takich EBM się od tego Tak, ostatnio tutaj mnie to bardzo rozbawiło. To miało być obraźliwe akurat, tak, bo to była dyskusja na jednym forum takim dietetycznym. Ktoś zapytał w ogóle, czy osteopatia to jest taka EBM, czy nie. W ogóle grupa dietetyczna była bardzo mocno EBM. No ja tam akurat udzieliłem tego komentarza tej osobie, że no jakby osteopatia tak obiektywnie teraz sądząc, możliwie, no jest taka jakby pomieszana, nie? Że są osoby, które starają się być bardzo EBM i pracują w takim nurcie, co jakby docelowo miałoby ucieszyć tychże dietetyków. No i są też osteopaci, którzy jakby w ogóle nie zwracają uwagi na EBM, nie? Czyli to tak jak naprawdę jak w innych zawodach różnych, medycznych, też jest bardzo różnie, nie? Więc tam akurat bardzo złośliwy komentarz, który mi się akurat wyjątkowo spodobał, bo był celny, że w takim razie, czy osteopata, który jest EBM, to po prostu odsyła pacjentów do innych, ale prawdziwych specjalistów. Tak. Więc tak to przeczytałem, tak się, a to miało być do mnie takie, do mojego komentarza, ale już po prostu mnie to rozbawiło. Okej. No właśnie, no to, co znaczy prawdziwy specjalista, no nie? Tak. Bo słuchajcie, tak jak mówimy, dla mnie jakby kluczowe jest to, jakby po prostu, ja to tylko robię dla tak, dwóch rzeczy. Fan, to dla fanu, ale nie byłoby fanu, gdyby nie efekty terapeutyczne. To jest po prostu, to mi daje główny fan, więc jakby czasami ludzie się pytają, czy jakby to, co mówimy, na przykład ostatnio ktoś do mnie pisał, czy to, co mówimy w Neuroflikach, to rzeczywiście działa? Mówię, nie. Bo
Mówimy, żeby mówić, no nie? Tak. No nie, po prostu jakby, nie wiem, czy są ludzie, którzy z pasji zajmują się rzeczami, które nie działają. Bo może być tak, że ktoś robi to dla kasy, okej. Okay, sądząc po akurat naszym środowisku fizjoterapeutycznym, to mam wrażenie, że niektórym sprawia bardzo dużą przyjemność szukanie tego, co nie działa. Może według tak nich. Tak. Więc ale tak. Wracając do swojej linii pośrodkowej ciała, myślę, że to jest super opcja, dlatego że mamy też na tej linii, w ogóle to są tematy główne, narządy gruczoły, hormonalne, wiesz, gruczoły i narządy hormonalne. Tak. Tak, przysadka, wiesz, szyszynka, tarczyca, grasica oczywiście, nasze tutaj, tak, serducho, osierdzie, też trzusteczka. Nadnercza tak są, plus wiesz. Splot trzewny. Tak, no ale splot trzewny. Nadnercza tak są trochę po boku, delikatnie, ale jakby nie tak daleko od linii pośrodkowej ciała. No i narządy rodne, no nie? Sam środeczek. Jest. No i temat jest załatwiony, więc w ogóle pracując tutaj naprawdę robimy większą robotę. I jak tak się przypatrzysz na to, to wszyscy specjaliści, którzy tak starają się pracować holistycznie, komplementarnie, typu właśnie osteopaci, integracja strukturalna, wiesz, najwięcej tu się dzieje i tak obiektywnie, to tam najwięcej siedzisz w pacjentach. Wiesz, na przykład pytamy na kursie choćby masażu ten boki, bo ci ludzie już też coś tam robią. No jakby pytamy się, słuchajcie, jakby albo na NICE, pierwszy moduł, jak oni mówią, gdzie szukać głównych problemów pacjentów. No potem się, a z czym głównie pracujecie? I oni wymieniają, no, przejście potyliczno-szyjne, górnośród klatki piersiowej, obszar przepony, mosteczek, spojenie łonowe. Dalej jesteś tutaj, no nie? Tylko myślisz w kategoriach, tam ludzie na początku myślą w kategoriach narząd ruchu, no ale później się okazuje, że no ten mosteczek, no to też jest, wiesz, i grasica, i serducho, tak? A ta przepona, no to nie jest tylko przepona, ale tam jest i w ogóle trzustka, i wątroba, i żołądek, i w ogóle pęcherzyk, i jeszcze śledziona gdzieś w okolicy. Tak, tak, tak. Więc się dzieje dużo, jakby obszar, w którym może zrobić całą masę rzeczy, a jednocześnie on dysfunkcyjny powoduje też całą masę problemów, bo tak, jak mamy dużo napięcia, żołądek się nie wałkuje tam, wiesz, prawidłowo. A być może nie przewody, wiesz, wątrobowe, trzustkowe nie działają tak, jak powinny. A też jest taka sytuacja, że ktoś tam, wiesz, pracuje sobie z trzustką, się okazuje, że... Nawet po prostu z tą okolicą sieci mniejszej, która jest w ogóle centralnie na środku. Tak. Nie? I się okazuje, że z automatu mu się, nie wiem, co tam, badał sobie glukozę i ma lepszą reakcję. Może tak być, że po pracy manualnej tylko, no tak, nie? Tak, tak, tak. Więc dużo fajnych wskazań do tego i to się też jakby pokrywa z i myśleniem fizjoterapii. Jak się pytamy też ludzi, na to, którzy pracują EBM-owo, macie pacjentów, z czym są jesteście pacjenci? Oni mówią, bóle klatki piersiowej, problem z kręgosłupem, no z czym pracujecie? No i oni dalej będą jakby wypunktowali te obszary. No tak. Z tym pracuję manualnie i być może, który skupia się ruchem, tak? Bo oni mówią, ruch u mnie najważniejszy, jakby oddech, rozpracowanie tego, wiadomo, no tak? Tak. Otworzenie gdzieś tam klatki, cofnięcie głowy do retrakcji na przykład, wyciągnięcie głowy do góry, to jest dalej ten sam obszar, jednocześnie, wiecie, jak my ściągamy tak naprawdę łopatki do dołu, to nie jest tak, że wszystkie inne rzeczy mówią stop, teraz tylko łopatkę do dołu, no nie? Jakby... Tak, tak, tak. Tak, a to jest znowu dalej stymulowanie też narządów, poprawa tutaj pracy. Same jamy brzuszne, jak chcesz ściągnąć łopatki, musisz napiąć sobie brzuszek, wyregulować oddech, wyciągnąć klatkę i dużo się dzieje wtedy. Rzeczy, na których często my nie bierzemy pod uwagę, bo nam się tak przyjęło, na przykład w tej fizjoterapii, że my jesteśmy od mięśni. Tak byliśmy uczeni. Bardzo krzywdzące to jest. Pod kątem tego, że po pierwsze, mamy ograniczoną ilość pacjentów, no bo oni przychodzą z problemami mięśniowymi. To jest dla pacjentów bardzo ciekawa opcja, jeżeli oni przychodzą z różnymi objawami, wrzucają ci, że wiesz, mają tak, niech będzie ta szyja, o której zacznę wspomnieć. Ktoś mówi, że ma problemy właśnie tarczyca, chrypkę w gardle, choruje często, odporność mu się pogorszyła, w ogóle czuje dyskomfort w odcinku szyjnym, ręce mu drętwieją, dodatkowo jeszcze bóle głowy się pojawiają. A ty myślisz, proszę panią, to brzmi jak objawy jednej przyczyny. Tak. Możesz to tak okazać. I ktoś mówi, jak to jest możliwe? Przecież to jest układ hormonalny, a tu jest krążenie, a tu jest limfa, a tu jest układ narządu ruchu. No, no, no tak, ale obszar ciała jest wszystko się zgadza. Jakby ten sam. Jeden. No. I pracujesz i okazuje się, że oczywiście najlepiej będzie, najszybciej będzie poprawiał się układ narządu ruchu, że okej, nie boli mnie, ale też nie mam chrypy, ale też kurde, nie chorowałem pół roku, no i tak, tarczycowo... w dalszej perspektywie, nie? No tak. Bo też, no właśnie, trochę się to rozchodzi o unerwienie i o nasze czasami obserwacje, bo to, czy chorujemy często, czy rzadko, jest znowu czymś takim, wiesz, trochę wypadkową różnych rzeczy.
Więc ta nasza odporność no, nie jest codziennie wystawiana na próbę, takie samo jak możemy sobie wystawić nasz bark, że zaraz po prostu zobaczę, czy mam większy zakres. Więc to jest jakby dla pacjenta subiektywnie trudniejsze do określenia. Poza tym często zmiany w tym układzie, żeby one były trwałe, to one potrzebują po prostu czasu. Mhm. Nie? Łatwiej jest akurat zaadaptować bark czy tarczycę? Bark, no generalnie tak. Mhm. Tak, bo to jest akurat no, tarczyca. Znowu jak sobie myślimy o jakichś organach, gruczołach wydzielniczych, no to sobie myślę, o no dobra, to ile to roboty, żeby ta tarczyca sobie tam zaczęła znowu napierniczać, nie? No ona też dostaje sygnał skądś. Spod wzgórza, z przysadki, a one z kolei reagują na inne hormony z innych części ciała, reagują na to, co im każe zrobić gdzieś układ autonomiczny, który też jest akurat pod wzgórzu, jakby ma takie swoje mocne miejsce. No więc jak ten ogólny stan pacjenta się będzie poprawiał, no to też jest duża szansa na to, że te sprawy hormonalne się zaczną segregować. Tak. Z tym, że tutaj właśnie tarczyca jest być może akurat jakimś ostatnim wierzchołkiem góry lodowej, nie? Mhm. Tak samo jak to, że ktoś przychodzi, mówi, że ma na przykład zamrożony bark, no i że to trzeba robić bark. Mhm. Nie? To jest jak bardzo podobny przykład w naszym ciele. Zamrożony bark to jest tak, aktualnie ktoś tak by powiedział, to znaczy nie wiadomo, czy jest zamrożony. W ogóle co znaczy zamrożony? Tak, no tak, ale zazwyczaj, i tak się nawet u nas przyjęło w naszym zawodzie, że to jest taki przerąbany problem, bo ten bark jest taki trudny do wyprowadzenia. No więc prawdopodobnie w dużej ilości przypadków to nie jest kwestia barku jako stawu. Bo my też, wiesz co, my nie myślimy w kategoriach często pacjenta jako jakiejś pewnego rodzaju reakcji obronnej, że ciało się układa w jakimś mechanizmie obronnym, jakby co to znaczy. Bo to wiecie, to nie jest takie oczywiste, że ktoś... że coś się wydarzyło, że ktoś tej ręki nie może teraz ruszyć. Mhm. Pytanie jakby, dlaczego układ nerwowy może być wyłączył tą rękę? Mhm. Dlaczego on uważa, że ona nie jest potrzebna? Może jakby skoncentrował się na innych obszarach, może gdzieś inny proces dzieje się, że ta ręka została wyłączona, tam w ogóle też jakbyśmy poszli w kategoriach jakby, która ręka, co to w ogóle znaczy i tak dalej, to by się okazało, że dużo się dzieje, ale to, że to jest problem przerąbany, jak tak powiedziałeś, to oznacza, że na pewno trzeba byłoby wyjść poza ten schemat myślenia tylko i wyłącznie narząd ruchu. Czyli znowić się troszeczkę, wziąć pod uwagę większą ilość układów. I to jest z jednej strony fajne, dlatego że się okazuje, że ta praca jest mega ciekawa, jak myślimy w tych kategoriach, ale też sytuacja jest taka, że większość problemów, które zgłaszają pacjenci, to są objawy. Nawet prawdopodobnie większość chorób to są objawy, dlatego, że sytuacja wygląda tak, że większość chorób są choroby idiopatyczne, czyli nie według pochodzenia, bo może to jest po prostu objaw, a nie jakby choroba sama w sobie. Jakiś objaw dysbalansu, nie wiadomo czego do końca, nie? Jakby hormonalno-nerwowego jakiegoś. Ja też tak generalnie myślę o chorobach jako po prostu o jakimś ukutym sformułowaniu na temat jakiejś patofizjologii w ciele, więc wiadomo, że... Jakiś powtarzający się wzorców, które możesz nazwać. Coś musi doprowadzić do tego, żeby jakieś tkanki zaczęły się zachowywać w taki, a nie inny sposób. Mhm. Nie? Wydzielać coś, przestać coś wydzielać. Może czasami ta sytuacja jest lokalna, albo jest po prostu globalna w całym ciele. Nie? Mhm. Więc coś musi znowu do tego doprowadzić, że finalnie mamy powtarzający się zespół objawów, albo powtarzający się zespół nawet bardzo obiektywnie mierzalnych gdzieś tam parametrów u pacjenta, które są zaburzone, no i wtedy je możemy nazwać konkretną chorobą, nie? Ale to się nie bierze znikąd. Tak, i to też jest fajne pod tym kątem, że jak my patrzymy na to w ten sposób, nakładamy na siebie różne sposoby myślenia. A ja też w ogóle jeszcze lubię temat jakby systemu energetycznego, dlatego że tam można wyłapać rzeczy dużo wcześniej, zanim realna patologia zacznie mieć miejsce. To nawet jak my badamy sobie na neurodegeneracyjnej terapii, po prostu testy toniczności mięśniowej, to się okazuje, że tam wychodzi na przykład, nie wiem, że bardzo dużo rzeczy u kogoś nie działa, a on tak naprawdę nie odczuwa jakichś realnych problemów, jakby bólu i tak dalej. Dlatego, że znowu musiałoby być jeszcze więcej, żeby ktoś odczuwał dolegliwości bólowe, albo musiałby się narazić na większy stres, tak? Czyli na przykład na intensywniejszy trening. Albo na trochę gorsze jedzenie przez jakiś czas. Znaczy to prędzej przyjdzie, no nie? Dlatego, że ta woda jest regularnie gdzieś tam gaszenie tego, co się dzieje i potem się jej zabraknie i ktoś zacznie odczuwać dolegliwości bólowe. Często w takich sytuacjach głupich, no nie? Typu, nie wiem, kichnie, schyli się i mu coś strzeli.
Dysk wypadnie. Dysk wypadnie, i tak. I pozamiatane. To znaczy tak, dokładnie w ten sposób. I jakby myślenie w tych kategoriach daje bardzo duże możliwości sprawcze, że często, nie chcę mówić nieważne na co choruję, dlatego że czasami ten proces może być tak już daleko posunięty, mhm. że już sorry, ale jest jakieś 10 lat za późno, żeby no tak, wyjść tak, w ogóle tak. na prosto, no nie? Ale no to tak. znaczy, że być może mogę chociaż zahamować ten proces chorobowy. Albo nie wyzdrowię, ale przynajmniej zahamuję. Wytworzyć sobie też odpowiednio dużo możliwości tak. i adaptacyjnych, i kompensacji, które w no. tym przypadku są konieczne do tego, żeby dalej sobie po prostu żyć stabilnie tak. z tym, co mamy, nie? I w ogóle moim zdaniem jest super temat na przykład. Oczywiście praca z pacjentami, którzy mają duże problemy, jest fajna, tak, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie poprawić im pracę układu narządu ruchu, być może hormonalnego, nerwowego i być może, nie wiem, wycofać jakieś choroby autoagresyjne i tak dalej. Natomiast bardzo fajne możliwości też daje. Niestety nie ma możliwości aż tak często pracować, ale to by było ciekawe. Pod kątem, że już wyprowadziłeś kogoś i mówisz, dobra, jedziemy. To teraz ja bym chciał, tak jak na początku mówiliśmy o tym, że mieć tą reakcję taką, że dzieje się duży stres, a ja go nawet niespecjalnie odczuwam. Mhm. Jakby dalej funkcjonuje, radzę sobie z tym, no nie? Czyli jakby zwiększyć tą adaptację, no? Czyli po prostu mieć w gotowości olbrzymi dzban, wiesz, wody? Prany, tak. czyli olbrzymi dzban prany, że jak coś się wydarzy, śmiało, mogę, no nie? Mam duże możliwości i dopiero, i to też daje takie możliwości, że naprawdę musi się wtedy dużo wydarzyć, żeby w ogóle poczuć się gorzej. Tego wam wszystkim życzymy i żeby to było możliwe, musicie troszeczkę inaczej patrzeć na układ nerwowy i na ciało i na cały w ogóle aspekt choroby i zdrowia. Że te rzeczy, które my gdzieś tam mamy, to jest tak naprawdę fajna rzecz do wpisania w kartę. Być może do pokierowania kogoś do specjalistów, którzy ewentualnie będą mogli dobrać też inne sposoby leczenia pod kątem żywienia, być może farmakologii, która będzie potrzebna na jakiś czas, ale myśleć w kategoriach, ok, dlaczego moje ciało w ogóle na przykład nie zdrowieje. Na przykład, nie wiem, myślę, że dużo osób nie wie w kategoriach takich, że jakby proces nowotworzenia dzieje się u wszystkich. Czyli wszyscy mamy komórki nowotworowe. Wszyscy. Mocne, co? No. I sytuacja jest taka, że mój układ, sprawny układ odpornościowy powoduje, że ja nie choruję na nowotwory. Mhm. A ktoś choruje, dlatego że on ma gorszą pracę, znaczy nie układ odpornościowy, tylko powinniśmy nazwać to, powiedz mi jakby całą nazwę, psychoneuroimmunologię. Tak, czyli moja tak, ona siadła z jakiegoś powodu i ja po prostu choruję teraz. Mhm. Więc co ja mogę zrobić, żeby moja psychoneuroimmunologia zaczęła działać lepiej? I to daje super możliwości. Cały ten podcast. Tak. Wszystkie 63 odcinki do tej pory. Tak, tak, tak. tak. I to było takie zwieńczenie, które będziemy ciągnęli dalej, bo chcielibyśmy, żebyście jako terapeuci, pacjenci troszeczkę patrzyli na siebie inaczej, dzięki czemu naprawdę okazuje się, że możemy bardzo dużo rzeczy zrobić. Tego wam życzymy jeszcze raz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ciao. Thank you.